Cześć, witam was bardzo serdecznie i pozdrawiam z Diablo 4. W tym odcinku już pogadamy z Loratem, zobaczymy co on nam powie, doradzi co dalej. Chciałbym, przecież jest z najwyższym złym, ale zabroniła nam tego. A nawet jeśli, to nie wiedziałbym gdzie zacząć. Dopóki nie dowiemy się czegoś więcej, musimy czekać. Nie mogę tak po prostu siedzieć i czekać. Tak? I co zamierzasz zrobić? Ruszysz za nią wbrew jej woli? Nie. Masz rację co do Nayreli, przyjacielu. Ale Sanktuarium nadal nas potrzebuje. Udam się do Drzewa Szeptów. Do drzewa? Po co? Możliwe, że to nasz ostatni sprzymierzeniec. A wkrótce możemy potrzebować wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. Dobrze. Idź więc. Ale bądź ostrożny. Z pewnością będziemy ostrożni. Ale wiecie co? Ja teraz wpadłem. DLC do Diablo 4 to będziemy ratować Nayrele i będziemy walczyć z Mephisto. Jestem prawie przekonany co do tego. Dobra, ono jest tu. Szepty umarłych. Dobrze, przeniesiemy się. Zobaczycie, z tym DLC tak będzie, nie? Ja już wspominałem na jednym z nagrań, że Blizzard planuje dwa DLC do tej części Diablo, więc bardzo fajnie wygląda na to, że będzie je bardzo długo wspierał. Ale to dobrze chyba, nie? Witaj. Powstrzymałaś Lili. I oswobodziłaś sanktuarium z rzekomego zniewolenia. Z pewnością wszystko poszło zgodnie z twoim planem. Gratuluję, zbawczyni. Zamknij się, nędzniku! Świeże mięsko zawsze dużo gada. Po co tu przychodzisz? Chcesz zawrzeć umowę? Moja głowa zostaje na miejscu. Szukam tylko sojusznika. Sojusznika? Może uda nam się dojść do porozumienia. Jeśli nie jesteś ponad to. Długi czekają na spłacenie. Mógłbyś je odebrać. Tak. Odzyskaj od nich długi. W zamian zapewnimy ci potęgę i bogactwo. Cokolwiek pragniesz. Tak, tak. A tymczasem ty będziesz siłą dobrą, leczącą sanktuarium z rozmaitych bolączek. W upadłym mieście Kaereum kryją się nasi dłużnicy, ludzie i demony. Zgładź ich i odbierz długi. Wrona zajmie się resztą. Okej, ikony na mapie wskazują aktywne szepty i są widoczne tylko przez ograniczony czas. Każdy szept po jego ukończeniu zapewnia pełną liczbę upiornych przysług. Na mapie możesz śledzić liczbę posiadanych upiornych przysług. Kiedy pasek będzie pełny, wróć do drzewa szeptów, aby odebrać wybrany przez siebie skarb. Ciekawe to jest. Dobra, ale gdzie my mamy teraz? Jakiś szepcik ogarnąć. Dobra, wchodzimy do tej piwniczki. Opuszczony sklep tekstylny.
Może tkaniny jakieś ekstra dostaniemy za niego. Rozejrzyjmy się dokładnie, skoro to nowość dla nas. Ja myślałem przez pierwszy moment, że to rzeźnik, słuchajcie. Puszczony. Jeden szept zdobyliśmy, ale paseczek musi się cały zapełnić, nie? Serce demonów. Czału nie urywa. Góralskie spodnie z Zakopanego. Nagroda. Początkujący podróżnik. Dobra, co my jeszcze możemy z tymi szeptami, bo czuję drobny niedosyt. I chyba ten pasek dosyć szybko nam się będzie zapełniał. Ukończ więzienie w Kaldeum. Więzienie czy katedrę krzyżowców. Bierzemy sobie więzienie. To jest w ogóle jakieś wydarzenie pomniejsze. Na koniach latają nasi. Coś mi się wydaje, że tym koniem na padzie by można było lepiej sterować, by się lepiej sterowało, tak. Czemu tam mnie chciało prowadzić naokoło? Chodź, nie walczymy tu pod drogą. Nie walczymy, to by nic nie zmieniło. Zaraz chyba nam się też uda. Mam taką przynajmniej nadzieję w tym odcinku wbić kolejny level. To będzie 48. Tak, zobaczcie. 10%. Ile to jest raptem? 50 tysięcy ponad. Zabierz klucz, zbierz 10 i wróć do drzewa szeptu. 10 upiornych. Może to nie będzie jakiś duży dungeon. Zaraz przekonamy tutaj. Na razie spokojnie. Dobra, to robieni tutaj. Cześć. Zniknęła w ostatnim momencie nam szteleczka. Fajne tutaj.
Jest jedna buteleczka oddana, ale z 7 zostały nam 4. Musimy z pewnością klucz znaleźć, tak? Do tego pomieszczenia. Dobra, idziemy tutaj na prawo. Dobra. Leżeć. Tych wypuszczamy lepiej tak, nie? Bo jeszcze na nas wyskoczą. Później. Pałasz, klucz nadzorcy. Czyli byśmy mogli już tam wchodzić, tylko czy my chcemy? Dobrze. Pytanie, czy to coś będzie ciekawego? To jest koniec w zasadzie, może nadzorca tu krążył tylko, ale nie. Żeby zaspokoić moją ciekawość, ja musiałem zajrzeć tutaj, serio. Z kim tu przyjdzie nam walczyć? Zaraz nie było, nie był to jakiś trudny taki dungeon, bym powiedział. Chyba, że coś się tu zaraz zmieni, ale fajna klatka. Fajnie to więzienie wygląda. Mieli rozmach. Tu.
kiedy mgła ustanie, ja się pytam. A, dobra, dźwignia. Bardzo widoczna jest ta dźwignia, muszę wam powiedzieć. Tasak niebieski. Apteka. Okej. Mrocznie. Zaklinowałem się, no! Dobrze. Tego niebieskiego nie jest. Zbierz posiewcach animusu animus. 10 upiornych przysług. Co to? Hej! Dobra. Fajne, fajne więzienie. Pięknie. Co tu jeszcze? Rękawiczki na zimę, jak znalazł. Wy se tam siedźcie. Level. Tak to idzie szybko z nimi, nie? Dobra. Dalej, tu już przylaz. No popatrz go.
Dobra, nie mam miejsca w ekwipunku. Co on tak z opóźnieniem? Bo ja tę niebieskę przez przypadek nazbierałem. Bek mi z tym. Co tutaj by się miało zadziać? Dobra, oni dali nam się podleczyć, ale my nadal nie mamy tego animusu zdobytego w całości. Teraz się podleczmy. Poziomik wbity. Podczas berserkowania. Szybkość jest dobra chyba. Jatyki nie ma. Spróbujmy tu. Najwyżej przebudujemy to sobie jeszcze raz. Okej. Okej, ślepy zaułek. Mogło być tak. Chyba najlepszy wjazd, jak w niego tu wjechaliśmy. To jeszcze niecały animus. Dobra, tutaj pozostaje czegoś szukać. Lecimy szybko. Spaliło ją. Bardzo ładnie. Cholera, myślałem, że to szybsze będzie, to drzewo szept. Jest kapliczka, jakieś ciężkie kroki. Hmm.
nie, no bez jaj, bez takich. Level 522, 526, tu już lepsze lecą przedmioty ogólnie. Dobra, sobie ogarniemy to. Umieść animus w urnach, urnie animusa. My takową urnę mamy, dobra, tutaj musimy cofnąć. Szkoda, że jak jesteśmy w tych podziemiach, to nam się nie podpowiada też droga, nie? Dobra, tu sobie zrobiliśmy przejście, więc przejdźmy tędy. Dobra, tu. Będzie jakiś bosior pewnie i wtedy dopiero za niego dostaniemy te szepty. O kurde, nie mam całego żyćka, nie? Oj, oj, oj. Ciekawe, czy mu da radę wejść w ogłuszenie, nie? Z ognia wychodzimy. To nie są przelewki, dobra. Trochę zabawy jest z nim. Dobra. Nie świrujmy. Porobione. Ciężki topór, ale to jest plus 5 tylko szeptów. A, dobra, ale będziemy mogli stąd wyjść z pewnością. Małych terenów nie ma na szepty. 422, moc przedmiotu 540, taki poniżej 400. Żeby się tu znalazł jeszcze. Dobra, to chociaż. Trąba powietrzna, ale to jest jeden.
Dobra, i słuchajcie, w tym miejscu się pożegnamy. Myślę, w następnym zadaniu też będziemy robić to drzewo szeptów, żeby sobie ukończyć, zobaczyć jak to wygląda, bo jestem bardzo ciekawy. Cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.